pamiętamy doskonale. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tylko że się odcięło i nie zaopiniowało, w ogóle odcięło się od tego projektu, tej prywatnej jakiejś grupki małej, ale uważam, że powinien jako bezprawną praktyką Rady jakoś przeciwdziałać, bo to jest nielegalne, to jest działanie Rady nielegalne, przeczy etosowi akademickiemu, przeczy wolności nauki i dochodzenia do prawdy. Oczywiście, jak mówimy tutaj o KROK, bo tutaj jest też wypowiedź pana doktora Mazana z Centrum Dobrej Edukacji, który nie ma wątpliwości, że kiedy ta deklaracja będzie realizowana, jesteśmy o krok od istotnych zmian w treści nauczania, prawda? To nie ale tak, to musi pociągnąć, to właśnie pociąga, bo jeśli oni tu piszą, że te wszystkie standardy muszą być od rekrutacji, kształcenia studentów, kadry naukowej, badania, współpracy, upowszechnianie, pomnażanie osiągnięć, kultura współpracy z innymi, to jest wszystko, to jest bezprawne w Polsce, to jest nielegalne i nie pozwólmy. Naprawdę, jeśli słuchają nas studenci, protestujcie. Po prostu ten, tak jak tytułowy w naszym dzienniku Lewacki Walec, wam zmiażdży głowę. Zostaniecie bezmózgimi wyznawcami jakichś lewackich poglądów, z którymi na pewno z gruntu wy, wasze rodziny, w którym się sprzeciwiacie. Ja zgadzacie, oczywiście, ja myślę, że trzeba protestować. Oczywiście, tylko właśnie Walec przyjedzie i nie będzie to już zbierać, prawda, że tak powiem, ani na prawo, ani na lewo, ani w centrum, w tym takim myśleniu. Rzeczywiście, tak. Bardzo koniecznie powinniśmy się zapoznać, a studenci powinni protestować. Naprawdę to nie może tak być i mają wpływ, są i też mają pewną podmiotowość na uczelniach. I to nie jest tak, że lewacki rektor może, albo grupa lewackich rektorów i przedstawicieli w tej Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zmienić kształt światopoglądowy, nie światopoglądowy, system wartości, o który oparty było, czy na którym wyrosły polskie uczelnie, Uniwersytet Jagielloński między innymi. Trzeba odważnych też właśnie rektorów, przewodników. No, przysłowie, jeden baran, 100 lwów do zwycięstwa nie poprowadzi. Jeden lew nawet może mieć 200 baranów i jakoś mu wyjdzie, prawda? Chodzi o odwagę. Bardzo pięknie powiedział. Ale to ktoś kiedyś powiedział, to nie moje. Panie profesor, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Boże, Lewacki Walec, to ten artykuł na pierwszej stronie i dalej na bodajże na 6 i też polecamy Krajobraz przed Zagładą. To jest tutaj wykład wygłoszony w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu za profesora Waldemara Chrostowskiego. Również warto się zapoznać z treścią pisaną tego wykładu. Było to powtórzenie wczorajszej audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja. W kontekście, o którym pani mówi, to bardzo chciałem też podkreślić, jest także Ministerstwo Infrastruktury. W programie Mieszkanie Plus dyskutujemy, żeby było tak, że jakiś komponent pozwoli kasować mieszkania dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym albo z osobą niepełnosprawną, gdzie będzie także pomysł jakiś na samodzielne mieszkanie ze wsparciem dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Czy ten termin 31 grudnia 2016 roku możemy traktować jako termin wiążący? Czy wtedy rzeczywiście też pojawi się decyzja w sprawie tej najbardziej palącej, czyli tego dodatku pielęgnacyjnego, podwyżki tego podatku, o którym tak głośno mówią środowiska rodzin, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi? Oczywiście pani premier podtrzymuje słowa, ale chciałbym mocno podkreślić, że mówimy o całym kompleksie działań. Rząd, pani premier Beaty Szydło stawia bardzo mocno na politykę rodzinną. W ramach tej polityki szczególne wsparcie należy się rodzinom z osobą niepełnosprawną, z dzieckiem niepełnosprawnym. Podejmujemy działania w tym kierunku, tak jak wspomniałem, 3 postulaty rodziców osób niepełnosprawnych przeszły przez Sejm. Jedna dotyczyła znaczonych podmiotowych pieniędzy na edukację dzieci niepełnosprawnych. Drugie dotyczyło podwójnego świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dwojga dzieci niepełnosprawnych albo osób. Trzecie dotyczyło osób, które opiekowały się osobą niepełnosprawną, ta osoba odeszła i ci rodzice będą mieli prawo i do zasiłku dla bezrobotnych, i do różnego rodzaju wsparcia, czy jeśli chodzi o przekwalifikowanie, czy jeśli chodzi o jakieś inne aktywne formy, żeby te osoby mogły wrócić na rynek pracy. W ramach 500+, mamy 500+, z innym kryterium dochodowym przy dzieciach niepełnosprawnych, więc tych działań jest bardzo dużo i będzie dużo. Tak jak powiedziałem, w tej chwili jestem jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Mamy zespół do spraw wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Mamy ten zespół do spraw przygotowania rozwiązań, które mają ułatwić i rozwiązać problemy osób niepełnosprawnych i rodziców czy rodzin
osób niepełnosprawnych. Mamy ten zespół, który przygotował tę ustawę, w tej chwili międzyresortowy, a w tej chwili pracuje nad tym kompleksowym programem za życiem, który będzie przygotowany i uchwalony przez rząd do końca tego roku. Natomiast nie jest to na pewno koniec tych działań, które będziemy podejmować i które rząd będzie się angażować. Panie ministrze, tylko właśnie pojawia się ze strony środowiska rodzin osób niepełnosprawnych i ze strony opozycji taki zarzut pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że dużo szybciej i sprawniej udaje się przeprowadzać przez parlament ustawy, na przykład ustrojowe, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, kolejne ustawy. To udaje się pisać bardzo szybko, udaje się bardzo szybko przeprowadzać przez pracę legislacyjną. Jeśli chodzi o te problemy i te ustawy dotyczące takich palących problemów społecznych, tutaj to tempo nie jest aż tak zawrotne. Pani redaktor, tym razem zażartowała sobie. Nie, mówię zupełnie niepoważnie. Już mówię, przypomnę, że obowiązki państwa wobec i kobiet w ciąży, i osób niepełnosprawnych, i rodzin są wpisane w konstytucję. Także w tej ustawie, o której ostatnio tak było głośno, z 93 roku, także było zobowiązanie dla władz publicznych, dla państwa o otoczenie i wsparciem socjalnym, i medycznym, i prawnym kobiet w ciąży. I jeżeli rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli kobiety w trudnej ciąży czekają na pewne rozwiązanie już 20 kilka lat, a my w ciągu tego roku, tak jak wspomniałem, wprowadziliśmy 500+, także ze specjalnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne. Wprowadziliśmy 3 ustawy z tych 29 postulatów, realizujące te 3 postulaty z tych listy 29, a przypomnę, że te postulaty były zgłoszone w Sejmie wcześniej, za poprzedniej władzy, a później rok czasów pracowały pod stoliki, gdzie dyskutowano i nic z tego nie wprowadzono. Więc jeżeli pani mówi, ja słyszałem dokładnie odwrotnie, że ta ustawa, którą dzisiaj omawialiśmy na komisji, że była w ekspresowym tempie przygotowywana, także ten program kompleksowy też zarzucano, że on jest bardzo szybko przygotowywany. Ja odpowiadam na to, że walczymy z czasem, bo chcemy, żeby i ten program kompleksowy wszedł w życie w następnym roku. I ta ustawa weszła 1 stycznia 2017 roku z tego względu, że dzieci, kobiety w trudnej ciąży, dzieci, które rodzą się, nie mają czasu czekać. Jeżeli to wsparcie, ta pomoc przyjdzie rok wcześniej, to będzie to dla wielu z tych rodzin szansą na wcześniejszą rehabilitację, wcześniejsze leczenie, a tym samym ograniczenie skutków niepełnosprawności dziecka. I dlatego śpieszymy się i dlatego uważamy, że im szybciej, tym lepiej. I uważam, że trudno, żebyśmy się nie śpieszyli. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mają prawo do wsparcia i pomocy ze strony państwa. Panie ministrze, czy ten sam pośpiech będzie również towarzyszył rządowi i parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o wiek emerytalny? Dzisiaj Komisja Polityki Społecznej i Rodziny również zajmuje się tym prezydenckim projektem powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Kiedy możemy się spodziewać decyzji w tej sprawie ostatecznej, jak pan sądzi? Pani premier Beata Szydło realizuje obietnice z kampanii wyborczej, ze swojego exposé. One są realizowane po kolei, że tak to określę. W tej chwili przychodzi także czas na zrealizowanie tej obietnicy powrotu do wieku emerytalnego. Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Szukając dziury w całym, Łukasz Warzecha, witam państwa. Dzisiaj w studiu ze mną tylko jeden gość, ale za to jaki gość? Profesor Zbigniew Lewicki. Nie kadząc, panie profesorze, chyba najlepszy, najbardziej kompetentny ekspert od spraw amerykańskich, a zwłaszcza od spraw związanych z nadchodzącymi, to już najbliższy wtorek, wyborami w Stanach Zjednoczonych, wyborami prezydenckimi. Z tym, że my oczywiście trochę uwagi poświęcimy w dzisiejszym programie temu, co może się wydarzyć w ten wtorek i później, ale przede wszystkim chciałbym porozmawiać o książce pana profesora, najnowszej książce Igrzyska Demokracji, Amerykańska Kultura Wyborcza, książce, którą mam przed sobą i którą mogę państwu z czystym sumieniem polecić. To nie jest specjalnie długa książka, ma około 200 stron, trochę ponad 200 stron, wliczając przypisy i bibliografię,
ale jest to niezwykle kompetentne i bardzo barwnie napisane, to jest niezmiernie istotne, pełne anegdot, kompendium wiedzy na temat tego, jakimi prawami rządzi się amerykański system wyborczy, nie tylko przy wyborach prezydenckich, ale również przy innych wyborach, czyli wyborach do Kongresu, do Senatu, do Izby Reprezentantów, a także wyborach lokalnych wszelkiego rodzaju. Jeżeli trafią Państwo na tę książkę, koniecznie proszę kupić, bo ona będzie aktualna również po tych wyborach. Ja po lekturze tej książki jestem pod wielkim wrażeniem, że amerykański system wyborczy w ogóle działa, ponieważ jest to tak skomplikowana machina. Na ogół, jeżeli o tym mówimy, to niektórzy, ale moim zdaniem to jest bardzo mała część tych, którzy się interesują w Polsce polityką zagraniczną, zdajemy sobie najwyżej sprawę z tego, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych nie są bezpośrednie. Czyli wyborcy wybierają elektorów i dopiero elektorzy wybierają prezydenta, no, teoretycznie przynajmniej zgodnie ze wskazaniem wyborców, którzy ich z kolei wybrali. Ale na tym się ta wiedza o meandrach systemu wyborczego kończy, a tymczasem tam, jak sięgnąć, to jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. I to są bardzo często zaskakujące rozwiązania, które się wywodzą sprzed 100 lat, sprzed 150 lat, a nawet z samego początku Stanów Zjednoczonych. I tu powracam do tego dosyć ogólnego, ale jednak moim zdaniem istotnego pytania. Jak to możliwe, że taki mechanizm, który wydaje się wielokrotnie łatany w wielu swoich momentach, nie przystaje do współczesności? Chociażby w kwestii tego, że elektorzy nie spotykają się w jednym miejscu, żeby dokonać tego wyboru. Fizycznie nie siadają na jakiejś sali i nie głosują, tylko każdy z elektorów w stolicy stanu. To jest też pozostałość rozwiązań sprzed dosyć dawnego czasu. Jak to możliwe, że ten system nadal funkcjonuje? Gdyby te rozwiązania przenieść do Europy, to prawdopodobnie państwo, w którym one by zostały zaimplementowane, momentalnie by uległo jakiejś kompletnej erozji. Sięgnę dalej, ma pan rację oczywiście, sięgnę dalej, bo to samo można powiedzieć o Konstytucji amerykańskiej. Napisanej, prawda, wtedy, kiedy była napisana, w końcu XVIII wieku, Konstytucji, która miała zgodnie z zamierzeniem jej twórców funkcjonować przez, no, może 10 lat, nie więcej, a potem miano zasiąść i napisać porządną, szczegółową, dopracowaną Konstytucję. I tak się nigdy nie stało. I ta ustawa zasadnicza nadal funkcjonuje, chociaż no, wydawałoby się, że po 200 latach to po prostu nie ma sensu. I to pod wieloma względami nie ma sensu. Amerykanie wierzą w Konstytucję, postępują zgodnie z Konstytucją, która nie daje prawie żadnych wskazówek, jak się zachować w ogromnej liczbie nowych sytuacji. Także Amerykanie, czy system amerykański jest o tyle interesujący, że mamy tu do czynienia, jak pan słusznie powiedział, z rozwiązaniami wynikającymi z tradycji, co bardziej byłoby angielskie niż amerykańskie, w społeczeństwie tak bardzo nowoczesnym. I to zderzenie jest zadziwiające, bo gdyby te dziwności były w Anglii, to byśmy uznali, no wiadomo, dziwny kraj, ogólnie konserwatywny, więc się bawią w jakieś tego typu rzeczy. Powodów jest sporo, ale głównym powodem jest to, że żeby zmieniać, to musi być zgoda określonej dużej grupy. Czy to będą wszystkie stany, czy w ramach stanu jakaś większość i tak dalej. Ale to jest trudno, bo te interesy są rozbieżne. Więc żeby się nie skłócać, żeby nie walczyć, to po prostu kontynuuje się pewne rozwiązania, kontynuuje się pewne tradycje, no bo nikomu to nie szkodzi. Zgodnie z amerykańskim powiedzeniem, jak się nie popsuło, to nie naprawiaj. No i nie popsuło się, funkcjonuje bez większych zgrzytów. To, że nie wszyscy rozumieją, o co chodzi, nie mówię o Europejczykach, o Amerykanach. No, to nie jest tak, że każdy Amerykanin wie, co robi, kiedy oddaje głos i jakie to będzie miało przełożenie. Nie, nie, to nie to. Bo wchodząc na poziom pewnego szczegółu, okazuje się, że już tylko w kilku stanach, cytuję tutaj pańską książkę, już tylko w kilku stanach wyborcy głosują na listę elektorów. Tam, gdzie są wymienione nazwiska elektorów jako elektorów konkretnego kandydata na prezydenta, w pozostałych już po prostu głosują na nazwisko prezydenta, czyli mogą nawet z czasem stracić świadomość, że wybierają elektorów, a nie bezpośrednio prezydenta. Ale z kolei wiedzą, na kogo głosują, na prezydenta, bo jak się głosuje tylko na elektorów, to mogą nie wiedzieć, o co to właściwie chodzi. Ja chcę zagłosować na, wszystko jedno, na Donalda Trumpa, a ja go nie widzę, prawda? Tylko nie ma Donalda Trumpa, ukradli mi kandydata. Więc jedno i drugie może być lekko skomplikowane.
Może jeszcze tylko cofnę się o krok. To znaczy, podtytuł tej książki jest Amerykańska kultura wyborcza i to, o to mi przede wszystkim chodziło. Jak tam gdzieś piszę, w Ameryce dokonuje się, wybiera się ludzi na 519 tysięcy stanowisk. To jest liczba, nawet biorąc pod uwagę liczebność kraju i jego wielkość, no niewiarygodna. Tutaj, przepraszam, zacytuję znów tym razem dokładnie, bo zacytuję z ostatniej strony okładki od prezydenta USA aż po Hitzla w stanie Vermont. Dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że to jest znowu jedna z tych podstawowych cech społeczeństwa amerykańskiego, to znaczy my wybieramy osoby, które w naszym imieniu czymś zarządzają. Nie rządzą. To jest ta wielka zresztą różnica, to jest inny temat. Między nami na przykład, a Amerykanami. My przyjmujemy, że jest rząd, który rządzi, my jesteśmy rządzeni, ruki pa szwam, prawda, i ogólnie mamy to wykonywać. Amerykanie mówią administration, prawda? To jest zarząd. Ten zarząd jest wykonywany, jeżeli jest wykonywany dobrze, no to go utrzymujemy, dajemy mu kolejny kontrakt, jak jest źle, to mówimy mu do widzenia, szukamy innego zarządu. Oni w ogóle nie mają poczucia, że ktoś nimi rządzi. Czy to będzie policjant, czy to będzie prezydent miasta, w ogóle nie ma takiego poczucia. To jest zasadnicza różnica kulturowa. Tak. Zasadnicza różnica kulturowa, która, no, jak mówię, określa w ogóle, czym jest społeczeństwo amerykańskie. Jak bardzo oni są wyzwoleni. Jak bardzo oni nie czują się zależni od jakiejkolwiek, no, struktury ponad nimi, bo oni tych ludzi wybierają. A nawet jeśli ich nie wybierają, bo są to na przykład policjanci, no to też nie mają nad nimi żadnej władzy. Policja ma tylko wykonywać swoją pracę zgodnie z przepisami. Można by dużo anegdot przytoczyć, prawda, jak bardzo oni wcielają w życie zasadę, że każdy ma prawa, których nikt go nie może pozbawić, ale poza te prawa nie może wykroczyć. To takie nasze, pani Basiu, pani rozumie, no jest przepis, ale tak wie pani, po ludzku, prawda? To tam w ogóle oni nie wiedzą, o czym się mówi. No jest przepis, to jest przepis. Jak panu się należy, to pan dostanie, a jak nie, to nie. To dla Polaka może być szokujące, ale po pewnym czasie człowiek rozumie pewność funkcjonowania w takiej społeczności. Ale wracając do wyborów. Wybierają spośród siebie, spośród danej społeczności, osoby do pełnienia pewnych funkcji i w związku z tym nie mogą powiedzieć, ktoś mi to narzucił. Wybierają sędziów, wybierają prokuratorów. Rzecz, która w europejskich warunkach wydaje się absurdalna. Tak. Ale proszę zauważyć, czy lepszy jest sędzia, który zostaje przysłany do sądu rejonowego gdzieś tam, prawda, którego nikt nie zna i nikt jego nie zna i w ogóle nie wiadomo, co to jest za postać i wydaje bezimienne, no właśnie nie, że bezimienne, ale prawie bezimienne wyroki. Czy lepszy jest sędzia, który startuje w wyborach, musi się przedstawić wyborcom, zyskuje aprobatę większej części wyborców, a jeżeli nie wykonuje swojej funkcji zgodnie z wolą tych wyborców, to oni go odwołują. Z tym, że tu pojawia się pierwsze zastrzeżenie, o którym zresztą pan też w pewnych kontekstach wspomina w swojej książce, czy pierwsza wątpliwość, czyli czy osoby wybierane na tego typu stanowiska nie sprawują ich w taki sposób, żeby się przypodobać ludziom z naruszeniem standardów, które powinny ich obowiązywać. Przy okazji sędziego czy prokuratora to przychodzi do głowy natychmiast. Oczywiście. I nikt nie mówi, że to rozwiązanie jest idealne. Ono jest również obarczone pewnymi wadami. To, co pan wspomniał, jest główną wadą tego rozwiązania, że jeżeli sędzia chce być wybrany, no, ale też można to odwrócić rozumowanie. Ja powinienem jako sędzia orzekać zgodnie z pryncypiami mojej społeczności. Więc to nie chodzi o przypodobanie się, tylko o to, bym spełniał te kryteria, jakie moja społeczność aprobuje. Jedna społeczność aprobuje takie zachowanie, druga aprobuje inne zachowanie. Inaczej jest w Kalifornii, a inaczej jest w Indianie, prawda? I to nie może być tak, że ja jako sędzia mówię, co mnie obchodzą lokalne zwyczaje, czy lokalna moralność, czy cokolwiek. Ja mam swoje zasady i mnie to wszystko nie obchodzi. Wtedy właśnie następuje alienacja, prawda, sędziego, który nie odpowiada zasadom, które ta społeczność chce mieć. Ostatnio był taki przypadek w Kalifornii bodajże. Sędzia praktycznie biorąc, no nie uniewinnił, a skazał na minimalny wyrok młodego człowieka, który dopuścił się lub chciał się dopuścić gwałtu. No jest taka przykra sprawa, pijana dziewczyna i tak dalej. Sędzia stwierdził, że to jest młody człowiek, nie będzie mu łamał życie, dostał tam jakieś dosłownie kilka tygodni więzienia. I natychmiast zaczęto zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie tego sędziego.
Nie, już tak sobie nie wyobrażam, jakie by były komentarze, gdyby ktokolwiek próbował jakąś akcję typu petycja na przykład za wyrok zbyt łagodny wobec polskiego sędziego przeprowadzić. U nas to następuje rewizja nadzwyczajna, prawda, która no, może poprawić błędny wyrok, może nie, bo to różnie bywa, nie mogę z góry tego powiedzieć, ale to jest znowu ingerencja jednego urzędnika w działanie drugiego urzędnika. Nikt nie pyta lokalnej społeczności, czy się z tym wyrokiem zgadza, czy nie. Jest jeszcze ta bardzo ważna rzecz, która wynika moim zdaniem z pańskiej książki, czyli kwestia federalnej konstrukcji państwa. Kwestia tego, że Stany Zjednoczone to tak naprawdę są rzeczywiście te Stany w dawnym znaczeniu, w znaczeniu dawnej polszczyzny, czyli kraje zjednoczone, czyli ogromnie dużo kompetencji, ogromnie dużo mocy decyzyjnej pozostaje właśnie w Stanach Zjednoczonych i w poszczególnych Stanach, a na poziomie federalnym no jest tylko ten zarząd, który czasem nawet wydaje się być intruzem. No i tu oczywiście też się pojawia pytanie, po co politycy chcieliby się w tym federalnym zarządzie w ogóle znaleźć, ale do tego pytania wrócimy już wkrótce po informacjach na antenie Radia, Polskiego Radia 24. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Berliński pokaz filmu Smoleńsk stoi pod znakiem zapytania. Wyświetlanie obrazu odmówiło kolejne kino w stolicy Niemiec. Z Berlina Wojciech Szymański. Uroczysty pokaz Smoleńska zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Polska ambasada w Berlinie, która organizowała premierę, jeszcze w październiku rozesłała setki zaproszeń. Kilka dni temu okazało się jednak, że kino, w którym miał odbyć się pokaz, zerwało umowę. Jego dyrekcja tłumaczyła, że Smoleński jest tak kontrowersyjnym filmem, iż pojawiają się obawy o bezpieczeństwo podczas pokazu. Ambasada znalazła na prędce inne kino, ale jak podaje berlińska gazeta Die Tageszeitung, ono także wycofało się z pokazu, tłumacząc to obawami o bezpieczeństwo gości i budynku. Nie wiadomo, czy ambasadzie uda się znaleźć do poniedziałku inne kino. Tym samym berlińska premiera Smoleńska stoi pod dużym znakiem zapytania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Więcej roślin to mniej smogu, przekonują władze Krakowa i rozpoczynają akcję sadzenia drzew i krzewów pochłaniających szkodliwe pyły. Pierwsze rośliny posadzone zostały wzdłuż Alei Trzech Wieszczów. To jedna z najbardziej zatłoczonych i zanieczyszczonych krakowskich arterii. O szczegółach Paweł Pawlica. Na pasie zieleni rozdzielającym dwie ruchliwe jezdnie zasadzone zostały między innymi cisy, perukowce podolskie, hortensje bukietowe i berberysy. Za łopaty chwycili znani krakowscy artyści i sportowcy. Między innymi aktor Tomasz Schimscheiner. Grabarzem w Hamlecie to już byłem chyba ze 4 razy. Łopata nie jest mi obca. Czy kierowca rajdowy Michał Kościuszko. Fantastyczna inicjatywa, no i sprawia mi to dużo frajdy. Tylko wzdłuż Alei Trzech Wieszczów zasadzonych zostanie 1800 krzewów, które ze względu na budowę swoich liści lub igieł przechwytują zanieczyszczenia, mówi Katarzyna Przyjemska z Zarządu Zieleni Miejskiej. Też nie jest tak, że ten pył zostaje na zawsze już na tej roślinie. One też później pod wpływem deszczu zostają spłukiwane z powierzchni liścia i spadają na przykład na ziemię. Jeden hektar terenów zielonych wchłania do 5 ton pyłów rocznie. Urzędnicy zapewniają, że sadzenie krzewów to tylko mały krok w walce ze smogiem. I przekonują, że powietrze w Krakowie można poprawić tylko zakazując palenia węglem i drewnem. Takie przepisy mają zacząć obowiązywać za niespełna 3 lata. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pradawni Australijczycy jedli mięso z kangura, palili ogniska i kolonizowali kontynent w zaskakująco szybkim tempie. O swoich najnowszych odkryciach naukowcy piszą w tygodniku Nature. Narzędzia i inne ślady osadnictwa aborygenów sprzed 49 tysięcy lat znaleziono w górach Flindersa na południu kraju. Znajdowały się one w jaskini, tłumaczy tygodnikowi Nature główny autor badań Giles Hamm z Uniwersytetu La Trobe. Zauważyliśmy, że sklepienie było poczerniałe, podobnie jak ściana. To była wskazówka, że prawdopodobnie ktoś tam był i palił ogniska. W środku znaleziono narzędzia zrobione z kamieni i kości, węgiel drzewny, popiół czy skorupki jaj. Fragmenty kości wskazywały, że tamtejsi ludzie jedli mięso gigantycznych torbaczy przypominających słonie, a także potężnych ptaków, które nie potrafiły latać. To najstarsze znane nauce ślady obecności człowieka w tej części Australii. Zdaniem odkrywców pierwsi ludzie skolonizowali kontynent znacznie szybciej niż sądzono, zapewne w ciągu kilku tysięcy lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Polskie.
Polskie Radio 24. Powtórka programu. Wracamy w programie Szukając dziury w całym na antenie Polskiego Radia 24. Przypominam, że moim gościem jest pan profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor znakomitej książki Igrzyska Demokracji, Amerykańska Kultura Wyborcza, książki aktualnej teraz, szczególnie przed wyborami, ale aktualnej również i po wyborach, bo opowiadającej o tym, jak ten cały system działa i jak jest skonstruowany. Wracam do swojego pytania zadanego przed informacjami o autonomię stanów. Rzeczywiście z tej książki wyłania się taka sytuacja, że bardzo dużo kompetencji, jeśli chodzi o procedurę wyborczą, mają poszczególne stany. Bardzo dużo dowolności, co też różni Amerykę od Europy, no bo przecież my mamy systemy wyborcze narzucane w detalach od góry w naszych państwach unitarnych, no zresztą nawet w Niemczech, które są przecież państwem federalnym, też jest jeden system wyborczy narzucony od góry. A tutaj wygląda to tak, jakby od góry była narzucona tylko pewna siatka ogólna, pewne ramy, w których te systemy mają działać, a detale to już proszę bardzo na poziomie poszczególnych stanów czy też państw. Bo chyba tak również można powiedzieć. Tak, ja to konsekwentnie tłumaczę, bo to jest zgodne z pochodzeniem tej nazwy, prawda? To się we francuskim zachowało, w niemieckim, w Polsce zapomnieliśmy o znaczeniu słowa stan, które oczywiście istnieje, Monstan, Lechistan, Pakistan i tak dalej. Wracając do pana pytania, dwie kwestie bym rozgraniczył. Wybory na przykład do władz federalnych, to znaczy prezydenta i kongresu, i oczywiście wybory do władz stanowych. Jeśli chodzi o wybory do władz federalnych, no to zasady zostały zunifikowane. Kiedy się to ma odbyć? Ile osób wybieramy? Jakie są kryteria wyboru? To jako ciekawostkę powiedzmy, że ta dziwna data wyborów, dziwna z naszego punktu widzenia, czyli ten wtorek po pierwszym poniedziałku. Pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. To jest też dziedzictwo lat pionierskich. Oczywiście, to jest dziedzictwo lat pionierskich, właściwie religijnych tak naprawdę, no bo w niedzielę wybory się nie powinny odbywać, bo w niedzielę powinna być poświęcona wyłącznie Bogu, czy religii, czy zborowi. W poniedziałek też nie mogły, bo żeby przy ówczesnych okręgach wyborczych, żeby dojechać w poniedziałek do lokalu wyborczego, trzeba było wyruszyć w niedzielę, więc znowu złamać zakaz podróży czy pracy w niedzielę, stąd ten wtorek, który dzisiaj oczywiście przeszkadza. To nie ma wątpliwości, że wiele osób nie może głosować we wtorek, no bo pracuje. W związku z tym głosuje wcześniej, co jest też dziwolągiem amerykańskim, że można oddać głos kilka tygodni przed wyborami, nie tylko wysyłając go pocztą, ale także osobiście w tej chwili można już głosować w kilkudziesięciu stanach, a wydarzenia są takie, że mogą zmienić naszą optykę. I to jest oczywiście, no, jakby to powiedzieć, wada tej metody. Nie wszyscy wyborcy startują z tego samego punktu widzenia. Ale, i tutaj wchodzimy w tą drugą fazę, sposób przeprowadzenia wyborów, a także przepisy dotyczące wyborów lokalnych czy stanowych, już są w gestii poszczególnych stanów. Stan określa, czy to ma być maszyna elektroniczna, czy komputer, czy płachta papieru, no to już może się nie zdarza, czy taka tablica z przyciskami, czy dźwigienkami. Tak jak w danym stanie się kiedyś to robiło, potem się zmieniło kolejny raz albo nie, to też rzeczywiście wygląda jak taki patchwork, prawda? W każdym stanie inaczej się to odbywa. No i była ta słynna sprawa sprzed 16 lat w roku 2000, prawda? Na Florydzie, kiedy nie mogli się doliczyć głosów i tam głosy były dziurkowane przez maszynę. Były głosy dziurkowane przez maszynę, którą trzeba było ręcznie uruchomić, prawda? No, tam mieszka bardzo wielu emerytów, którzy nie do końca dociągali tę dźwigienkę. I były te takie słynne obrazki karty wyborczej, na której jest lekko naciśnięta miejsce, ale nie wypadła, ten papierek nie wypadł. Papierek nie wypadł, nazywał się CET, to właśnie tak słynne CET. Tak. Papierek nie wypadł, więc maszyna tego nie zliczyła. Ale intencja wyborcy dla człowieka jest czytelna.
No trzeba to przeliczyć, ewentualnie uwzględnić intencje. No ale w tym czasie niektóre papierki znowu wypadły. Więc znowu jest to inaczej. Maszyna tego nie może zliczyć po raz drugi, bo ma inne wyniki. Od samego przekładania te papierki wypadały. Liczenie ręczne jest nieprawdopodobnie uciążliwe w Ameryce, ponieważ w czasie wyboru wybiera się na ogół ludzi na kilkadziesiąt stanowisk. To jest ta konsekwencja tych 519 tysięcy, o których mówiliśmy, stanowisk wybieralnych. Nasze wybory samorządowe przy tym to jest jeszcze nic. No zupełnie, zupełnie nic. I są poszczególne partie, stanowiska i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę zliczanie tego ręczne, gdyby to były głosy, może powiem inaczej, gdyby na każde stanowisko była inna karta, no to każdy wyborca dostawałby jakiś taki plik tych kart, że w ogóle nie wiadomo byłoby, co z tym zrobić. Karty by sobie można zagrać, prawda? Pełną talię można by z tego zrobić. Więc się to jakoś kumuluje. Jak się kumuluje, to wyborca po pierwsze często się męczy już przy dziesiątym wyborze, a po drugie znacznie trudniej to potem liczyć, bo dostaje się, prawda, jakiś wydruk czy te karty. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to się różni od stanu do stanu, ale liczba stanowisk, na które dokonuje się wyboru, spowoduje, że wybory stają się bardzo uciążliwe na etapie liczenia, a także głosowania. Przy czym nie wszystkie wybory odbywają się akurat co dwa lata w ten drugi wtorek, pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku. W lokalnych sprawach można zarządzić wybory w zupełnie innym terminie. Wspomniał Pan o tym, że przy okazji wyborów prezydenckich głosuje się na bardzo dużo innych stanowisk. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, o czym pewnie też wielu Polaków nie pamięta, że co dwa lata odbywają się wybory do Izby Reprezentantów i 1/3 Senatu. Więc w tym roku oczywiście też tak będzie. Natomiast jak Izba Reprezentantów, jak kongresmeni z Izby Reprezentantów są w stanie w ogóle pracować w sytuacji, kiedy ich kadencja jest zaledwie dwuletnia, o połowę krótsza niż kadencja polskiego posła i w zasadzie od momentu, kiedy taki kongresmen zostaje wybrany, on już musi myśleć o kolejnych wyborach. Dwa lata to jest bardzo krótko. Kiedy ma czas na myślenie o państwie, na pracę w kongresie? Mniej więcej od poniedziałku popołudnia do czwartku popołudnia. Po czym wsiada na ogół w samolot, czasami do pociągu, prawda, jeżeli gdzieś tam blisko mieszka, i pędzi do swoich wyborców. Bo on musi cały czas się tym wyborcom przypominać, bo jego konkurent, który nie jest w tej chwili w kongresie, robi to. On siedzi w kongresie, a konkurent, prawda, robi sobie reklamę. Więc on pędzi do swoich wyborców i idzie, nie wiem, na ulicy staje, albo w centrum handlowym, albo na mecz i tak dalej. Rozmawia, przypomina się, jest cały czas obecny. To jest ten plus tej dziwności tych wyborów co dwa lata. Znowu kolejna pozostałość systemu z końca XVIII wieku. Ale to sprawia, że nie ma mowy, żeby wybory, jak to się w Polsce zdarza, że część posłów kandyduje z jakiejś tam miejscowości, ale tak naprawdę są mieszkańcami Warszawy, i do tej miejscowości udają się tuż przed wyborami. Spadochroniarze, zrzuceni przez wszechmocnego prezesa czy przewodniczącego partii. Pojawiają się na dwóch, trzech zebraniach, prawda, wyborczych. Mówią, że wszystko jest dobrze, będzie lepiej i tak dalej. Nikt ich nie zna. I pan, ja robiłem próby na sobie też. Jak się nazywa poseł z mojego okręgu wyborczego? Ilu ich jest z mojego okręgu wyborczego? Jak się nazywa senator z mojego okręgu wyborczego? Tu bym się musiał bardzo zastanawiać, o pośle nie ma mowy, czy o posłach nie ma mowy, prawda? To u nas ta grupa zupełnie żyje w innym świecie niż my żyjemy. Bo w Stanach jest to niemożliwe. Absolutnie, tam każdy wie, bo ten człowiek nie daje o sobie zapomnieć, bo on przez te dwa lata bez przerwy jest obecny. I są jednomandatowe okręgi wyborcze, prawda? To już sprzyja takiemu rozpoznawalności, bo ja wiem, że ja wybrałem tylko jednego członka Izby Reprezentantów, prawda, i trzy senatora, więc nie to, że wybrałem powiedzmy pięciu czy sześciu, wtedy już w ogóle nie pamiętam, kto z jakiej partii i tak dalej, a nawet na kogo głosowałem też mogę nie pamiętać. Natomiast tam jest jeden i każdy wie, że ten okręg wyborczy reprezentuje John Smith, prawda? No i będzie miał przeciwników, ale on jest tą osobą, która chce
załóżmy, po raz wtóry kandydować. A czy ci kongresmeni, zwłaszcza członkowie Izby Reprezentantów, którzy mają wybory co dwa lata, mają czas o tym, żeby pomyśleć o Stanach Zjednoczonych jako o globalnym mocarstwie, spojrzeć trochę dalej niż granice własnego okręgu wyborczego? To trudno powiedzieć. Bardziej może senatorowie. Wybory zawsze są lokalne. To jest powiedzenie dosyć znane, prawda? Wybory mogą, może być tak i bywało. Senator Fulbright, prawda, znany na całym świecie, który przegrał wybory, bo za mało się interesował swoim stanem. Za mało się interesował kwestią upraw, które tam były i tak dalej. I wyborców nie interesują, czy on ma osiągnięcia na polu, nie wiem, rozwiązywania konfliktu bliskowschodniego, tylko czy on sprawił, że to się most wybudowało, bo trzeba, albo czy tam, nie, fabryka nie została zamknięta. On musi odpowiadać przez swoją społecznością, ta społeczność go wybiera i on ma reprezentować tę społeczność. Dylemat jest znany w polityce, prawda? Czy poseł ma reprezentować społeczność, która go wybrała, czy interesy ogólnopaństwowe. I to równie się rozwiązuje w różnych krajach i w różnych systemach. Tutaj nie ma wątpliwości. Oczywiście nikt nie mówi, że on działa wbrew interesom Stanów Zjednoczonych. To nie o to chodzi, tylko że on musi uwzględniać, czy jego wyborcy chcą tego. Bo jeżeli zagłosuje wbrew temu, co wyborcy chcą, no to z koniec nie wybiorą go więcej. Do więzienia nie trafi, bo dlaczego? Ale po prostu skończy się jego kariera. Jest jeszcze jedna, jest dużo ciekawych kwestii, ale jedna niezwykle istotna, to jest kwestia finansowania kampanii wyborczych. I tutaj sięgam do pańskiej książki, do rozdziału, który mówi o wyborach lokalnych i muszę przyznać, że byłem nieco zszokowany, czytając, że ocenia się, że koszt kandydowania w wyborach do rady średniej wielkości miasta, do rady miasta, nie na stanowisko mera, burmistrza i tak dalej, wynosi około 150 tysięcy dolarów. Czyli zwykłe stanowisko w radzie średniego miasta 150 tysięcy dolarów. To się wydają ogromne pieniądze. No tak, kto ma interes w tym, żeby walczyć o to i wydawać chyba w przypadku takich wyborów jednak głównie własne fundusze? No nie, własne niekoniecznie, bo to on może zbierać fundusze od grup interesu, które liczą, że pewne decyzje zostaną podjęte w sposób im odpowiadający. No i właśnie, tu się pojawia ogólne pytanie dotyczące nie tylko tych wyborów. Czy Amerykanów nie niepokoi to, że przy takim systemie finansowania, jaki mają, ci, którzy finansują, będą mieli ogromny wpływ na to, co finansowany robi potem na tym stanowisku od wyborów lokalnych począwszy, skończywszy tak naprawdę na prezydencie Stanów Zjednoczonych. Przecież to jest podstawowa przyczyna, dla której w Polsce mamy system subwencjonowania partii politycznych i kampanie prowadzone są z publicznych pieniędzy głównie. W Ameryce ten system się nie sprawdził. Próbowano przy wyborach na sędziów, szczególnie tak od PiS-u, prawda, przy zeznaniu podatkowym trzeba było zaznaczyć kwadracik i dosłownie 3 dolary, prawda, mogły pójść na fundusz wyborczy. To się prawie nie sprawdziło. Nie, Amerykanie wiedzą, czy wszyscy wiemy, że wpływy tych grup jakoś, po pierwsze, muszą być jawne, bo wpłaty muszą być jawne, muszą być odnotowywane, można sprawdzić, kto ile wpłacił na kogo, a po drugie, one się równoważą w całym systemie. Bo to nie jest tak, prawda, że tylko jedna partia uzyskuje pieniądze, a druga nie ma i przegrywa z powodów finansowych. Tak długo, jak długo te wpłaty nie są ukrywane, nie są pod stołem, tak długo ja mam prawo dysponować własnymi pieniędzmi, dać je na kandydata, który moim zdaniem najlepiej spełni moje oczekiwania. Oczywiście gdzieś się pojawia niebezpieczeństwo korupcji, to jest jasne, ale no one zawsze występuje, prawda? To nie jest akurat pochodna tego systemu i musimy przyjąć dla uproszczenia dyskusji, że korupcja jest uboczna i przypadkowa i rzadka, a system jest nieobliczony na to, żeby zapobiegać korupcji, bo to jest właśnie takie myślenie totalitarne, prawda, że wszystko otoczyć żelaznym murem, kłódkami i bramami, bo a nuż się jakaś korupcja gdzieś przemknie. Tak się często zapasować. Rzeczywiście myśli w Europie i w Polsce również. Dokładnie, ale to wtedy narusza moją wolność, bo jeżeli ja chcę, to już są były wyroki Sądu Najwyższego, czy można ograniczyć wysokość wpłat na danego kandydata i tak dalej. No, owszem, z jednej strony to argument, o którym pan powiedział, ale z drugiej strony, a kto ma mi prawo zabronić wydawać moje pieniądze tak, jak chcę?
Dlaczego, jak to są moje pieniądze, uczciwie zarobione, opodatkowane i mam ochotę dać je na tego kandydata? I Sąd Najwyższy stanął po tej stronie. I dzisiaj ta sytuacja jest już znacznie bardziej przejrzysta, bo te opisy, które pan w książce zamieszcza dotyczące praktyk w wieku XIX, no to tam było zupełnie wprost i otwarte kupowanie głosów całkowicie. Tam byli senatorowie wręcz z firmy, z Diponta, prawda, czy coś takiego, a nie ze stanu, jak to się mówi. Tak, i tam to było otwarte, pojęcie korupcji tak właściwie nie istniało wtedy, prawda. To było kto da więcej zarobić. Partie, ci, co zostali wybrani, musieli część swoich dochodów odprowadzać na rzecz partii i tak dalej, i tak dalej. To był system, który z drugiej strony powodował ogromne zainteresowanie wyborami. Frekwencja była 80-90%, no bo wiadomo było, że przy zmianie to się wszystko zmienia. Wszyscy się zmieniają, zupełnie kto inny się pożywi, prawda? Więc to było niezwykle istotne. W momencie, kiedy wprowadzono rozmaite inne reguły, to ta frekwencja w tej chwili spada, prawda? Bo jest tylko ograniczona do tych ludzi, którzy są zainteresowani polityką, ale nie własną, własnym upieczeniem własnej pieczeni. Założenie może być takie. Część ludzi oszukuje, więc musimy się zabezpieczyć na wszystkich frontach, albo część ludzi oszukuje, ale musimy być otwarci i nie dać się złodziejom sprowokować do działań irracjonalnych. Amerykanie wychodzą z tego drugiego założenia. Tak jest. A teraz przejdę już do czekających nas we wtorek wyborów i zacznę od sprawy, z której też być może mało kto zdaje sobie sprawę, ale która została podjęta na dzisiejszej również promocji pańskiej książki w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Była taka promocja, takie spotkanie. Chodzi o to, że tylko kilka stanów prawnie wiąże swoich elektorów do zagłosowania na tych kandydatów, na których oni teoretycznie powinni zagłosować. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, w której elektorzy nie głosują, na elektorzy Donalda Trumpa na przykład nie głosują na Donalda Trumpa. Więc po pierwsze pojawia się pytanie, czy to w ogóle jest do wyobrażenia dzisiaj w roku 2016? I po drugie, co by się stało, gdyby żadne z dwojga kandydatów nie uzyskało wystarczającej większości, która jest potrzebna, głosów elektorskich, która jest potrzebna do wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Dwa różne pytania oczywiście, prawda? Pierwsze pytanie... Jeżeli elektor zagłosuje inaczej niż jego wyborcy chcą, jest to jego śmierć polityczna. To się zdarzało kilkanaście razy w historii. Na elektorów wybiera się ludzi sprawdzonych, ludzi co do których lojalności partyjnej nie ma wątpliwości. Mimo to kilkanaście razy to się zdarzyło, ale nigdy nie zadecydowało to o wyniku wyborów. Niektórzy robią to właśnie wtedy, kiedy widać, że przegrał czy wygrał mój kandydat, a chce coś tym głosem pokazać. Głosuje na kogoś zupełnie innego na przykład. Nie na kontrkandydata, ale na zupełnie innego kandydata. To też jest możliwe. Absolutnie. Ono daje głos na kogo chce. Mówi się o tym, ale to jest w złym guście. To ta chwilowa sława, a właściwie raczej nie sława niż sława. Więc może dojść do takiej sytuacji, że to wie pan, to tak miało być. Jak sięgniemy do początków, no to elektorzy mieli wybierać, mieli nie uzgadniać wcześniej, stąd się nie spotykają w jednym miejscu, mieli oddać głosy nie wiedząc o sobie, miała powstać krótka lista tych, którzy dostali najwięcej głosów i ta krótka lista miała trafić do Izby Reprezentantów, która miała dopiero wybrać prezydenta. Taki był oryginalny pomysł. Oczywiście wszystko się zmieniło, ale... Nadal trzeba uzyskać ponad połowę oddanych głosów elektorskich, czyli 270, bo jest 538 elektorów. Przy dwojgu kandydatów szansa, że każdy uzyska dokładnie połowę, 269, no nie jestem matematykiem, ale jest nieduża, bo trzeba mieć specyficzny układ stanów, żeby uzyskać dokładnie 269, prawda? Więc jest niezwykle niewielka i nikt się z taką możliwością w tym roku nie liczy i nie pamiętam, by kiedykolwiek się liczył. Może być tak, że jest trzeci kandydat,
poważny kandydat, który zabiera część głosów elektorskich i wtedy ktoś zdobywa więcej głosów niż jego przeciwnik, ale nie uzyskuje tych 50% plus 1. No i wtedy wybiera Izba Reprezentantów. Zdarzyło się to kilkakrotnie, no ale ostatni raz 100 kilkadziesiąt lat temu, więc to już no, jest to możliwe. Byli tacy kandydaci, był Ross Perot, był John Mówimy o tych trzecich kandydatach. Trzecich kandydatach, tak, ale oni albo nie zdobyli w ogóle głosów elektorskich, chociaż zdobyli sporo głosów wyborców, albo tak niewielką liczbę, że nie wpłynęło to na wybór. Izba Reprezentantów od niepamiętnych czasów nie zajmowała się wyborem prezydenta i nie powinna tego robić zgodnie z dzisiejszym myśleniem, chociaż taki był zamysł ojców założycieli. Czyli zaskoczenie proceduralne raczej nam nie grozi. Pan był moim gościem w programie Szukając dziury w całym w kwietniu, kiedy dopiero kampania na poważnie się rozkręcała i wtedy zadawałem panu pytania, które dzisiaj sobie również wynotowałem. Chciałbym przytoczyć jedno z nich i zapytać, czy coś się może w ciągu tych miesięcy zmieniło. Otóż pytałem pana wtedy, czy właściwe jest popularne, zwłaszcza w Polsce, spojrzenie na dwoje kandydatów. Po jednej stronie nieobliczalny polityczny ignorant, po drugiej skrajna lewaczka. Co nam ta kampania powiedziała? Czy zweryfikowała takie bardzo sztampowe widzenie Donalda Trumpa i Hillary Clinton? Nie ukryłem, że nie pamiętam mojej wczesnej odpowiedzi, bo można to będzie sprawdzić. Na pewno nie zmieniła naszego postrzegania Donalda Trumpa. Przy całej jego popularności i tym, kto na niego głosuje i tak dalej, widać wyraźnie, że on ma bardzo uproszczone widzenie problemów i to amerykańskich i światowych i ma bardzo ograniczoną wiedzę, jeśli chodzi o kwestie polityczne. To nie zmienia faktu, że może być wybrany, bo od polityka nie zawsze wymagamy szczegółowej wiedzy, prawda? Może być charyzma na przykład, może być po prostu fakt, że jak ktoś kiedyś powiedział, no przeciętniakom też się należy reprezentacja w parlamencie, prawda? Większość narodu jest przeciętna, więc poseł też powinien być przeciętny, czy sędzia wręcz, chodziło o sędziego Sądu Najwyższego. Pani Clinton może nie jest skrajną lewaczką, nawet na pewno nie jest skrajną lewaczką, natomiast to, co się w tej chwili wybija na pierwszy plan, jest nie tyle jej poglądy polityczne, ile jej moralność polityczna, a właściwie brak tej moralności. To już wyraźnie widać. To, co właściwie było wiadomo, ale nie tak powszechnie, że ona nie szanuje przepisów, a to jest bardzo antyamerykański. Przepis jest dla wszystkich, ale nie dla Clintonów. Nikomu nie wolno korzystać z prywatnego serwera, ale pani Clinton może, bo ona jest pani Clinton, prawda? Ona innym zakazuje, wydaje instrukcje, ale sama robi coś innego. No i gdzieś są te pieniądze. Gdzieś są te pieniądze, które jeszcze się nie pojawiły w sposób procesowy, że tak powiem. Ale to jest to, co się przewinęło w tej sprawie FBI i wszyscy sobie zdają sprawę, że nie chodzi już teraz o te maile i zdradę tajemnicy państwowej, tylko o to, w jaki sposób pani Clinton korzystała z pieniędzy zbieranych przez jej fundację, fundację jej rodziny, od kogo te pieniądze były i w jaki sposób były wykorzystywane. Panie profesorze, czy jest możliwe, że po najbliższych wyborach, przypomnę również wyborach do Izby Reprezentantów i 1/3 Senatu, dostaniemy, niezależnie od tego, który z kandydatów zwycięży, dostaniemy jakieś potężne polityczne zamieszanie, jakąś potężną destabilizację systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że pomiędzy kandydatami jest ogromne napięcie, żaden z nich nie będzie się chciał przyznać do porażki, no i jeszcze dostaniemy nowy skład kongresu. Jest kilka scenariuszy nieprzyjemnych. Pierwszy, który był w roku 2000, to znaczy kwestionowanie liczenia głosów. Co przy ogromnej liczbie głosów, przy tym systemie, o którym mówiłem, zdarza się. I na pewno drugie liczenie wykaże inne wartości. To jest jakby statystycznie oczywiste. Jeżeli to się stanie na dużą skalę i jeden z kandydatów będzie kwestionował nie jeden stan, ale na przykład 5 i drugi jeszcze kolejne 5, no to kiedy to się przeliczy? W jaki sposób? Nie zawsze jest kopia. A kadencja poprzedniego prezydenta kończy się 20 stycznia 2017 roku. 2,5 miesiąca, przepraszam. Potem są instancje sądowe, to też jedno z roku 2000, aż do Sądu Najwyższego i tak dalej.
Więc stąd jest ta instytucja przyznania się do porażki, żeby zamknęła tę sprawę. Tak zrobił Nixon, prawda, w 1960 roku. Wiedział, że były jakieś przekręty, ale mówi, dla dobra państwa zamykam sprawę, poddaję się. Nie sądzę, by Trump to uczynił. I nie jestem wcale pewien, że pani Clinton to uczyni, jeżeli się okaże, że w kilku stanach przegrała różnicą 2000 głosów, na przykład na ileś milionów. To jest pierwsze zamieszanie prawdopodobne. Drugie zamieszanie związane jest z faktem, że pani Clinton grozi odpowiedzialność karną. Ona nie odpowiada za czyny popełnione w trakcie pełnienia urzędu. To się odwleka, jest ten czasowy immunitet, ale tutaj sprawy są sprzed. Moim gościem dzisiaj w programie Szukając dziury w całym był pan profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor znakomitej książki Igrzyska Demokracji, amerykańska kultura wyborcza, którą bardzo serdecznie państwu polecam i teraz jeszcze przed wyborami i już po wyborach. To był program Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. A tak właśnie minęła godzina 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nocna debata w Sejmie. Posłowie rozmawiali o projekcie ustawy wprowadzającej Wojska Obrony Terytorialnej. Za chwilę Stany Zjednoczone, Hillary Clinton i Donald Trump prowadzą intensywną kampanię na Florydzie. Książkobranie w Rzeszowie. Bibliotekarze zachęcali do czytania i pożyczania książek. Piotr Topuliński, dzień dobry. Projekt ustawy wprowadzającej Wojska Obrony Terytorialnej trafił pod obrady Sejmu. W nocy nad nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony debatowali posłowie. PO i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu autorstwa MON w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad tymi wnioskami odbędzie się w dzisiejszym bloku głosowań, które zaplanowano na godzinę 11. Wojska Obrony Terytorialnej będą osobną formacją. W tej chwili trwa formowanie 3 brygad i 4 batalionów, poinformował w trakcie nocnej debaty szef MON Antoni Macierewicz. W roku 2017 zostaną sformułowane 3 kolejne brygady, a do roku 2019 stan Wojsk Obrony Terytorialnej osiągnie blisko 53 tysiące żołnierzy w 17 brygadach i 63 batalionach. Według ministra obrony pozwoli to znacznie wzmocnić potencjał obronny zawodowej armii. Zapowiedzi szefa MON krytykuje Platforma, PSL i Nowoczesna. Politycy tych partii twierdzą, że na tworzenie nowej formacji nie stać budżetu MON. Skąd pieniądze, panie ministrze? Czy kosztem modernizacji technicznej armii i inwestycji w nowoczesne technologie w polskim przemyśle obronnym? Mówi Adam Cyrański z Nowoczesnej. Ugrupowanie Kukiz 15, mimo kilku zastrzeżeń do projektu ustawy, zagłosuje za powołaniem nowego rodzaju wojsk. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Resort obrony na utworzenie i wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej do 2019 roku wyda ponad 3,5 miliarda złotych. W szeregi wojsk wejdą ochotnicy i rezerwiści. Służba będzie trwała do 6 lat z możliwością przedłużenia kontraktu. Za tak zwaną gotowość żołnierze dostaną kilkaset złotych miesięcznego wynagrodzenia. Floryda to jeden ze stanów Ameryki, z których wyniki mogą okazać się kluczowe w wyścigu o Biały Dom. Zwycięzca w tym regionie USA zdobędzie 29 głosów delegatów. Aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba mieć tych głosów 270. Zarówno Hillary Clinton, jak i Donald Trump prowadzą intensywną kampanię. Na Florydzie od blisko 2 tygodni można już wybierać swoich kandydatów w tak zwanym wczesnym głosowaniu. Przed lokalami wyborczymi często ustawiają się długie kolejki. Jestem w 100% przekonana do Hillary Clinton. Tylko ona może podnieść poziom życia ludziom biednym. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem Kate.
Według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez telewizję CNN w tym regionie USA, kandydatka demokratów ma 49% poparcia, Donald Trump 2 punkty procentowe mniej. Autorzy rankingu podkreślają jednak, że te wyniki mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Według ostatnich danych do 2 listopada na Florydzie zagłosowało blisko 5 milionów osób, 55% z nich to kobiety, które chętniej popierały demokratów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Berliński pokaz filmu Smoleńsk stoi pod znakiem zapytania. Wyświetlenia obrazu odmówiło kolejne kino w stolicy Niemiec. Uroczysty pokaz Smoleńska zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Polska ambasada w Berlinie, która organizowała premierę, jeszcze w październiku rozesłała setki zaproszeń. Kilka dni temu okazało się jednak, że kino, w którym miał odbyć się pokaz, zerwało umowę. Jego dyrekcja tłumaczyła, że Smoleński jest tak kontrowersyjnym filmem, iż pojawiają się obawy o bezpieczeństwo podczas pokazu. Ambasada znalazła na prędce inne kino, ale jak podaje berlińska gazeta Die Tageszeitung, ono także wycofało się z pokazu, tłumacząc to obawami o bezpieczeństwo gości i budynku. Nie wiadomo, czy ambasadzie uda się znaleźć do poniedziałku inne kino. Tym samym berlińska premiera Smoleńska stoi pod dużym znakiem zapytania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przegląd prasy niemieckiej w poranku Polskiego Radia 24, kilka minut po siódmej. Nie grzybobranie, a książkobranie zorganizowano w Rzeszowie. W jednej z galerii handlowych bibliotekarze rozdawali mieszkańcom powieści, tomiki poezji, pozycje dla starszych i młodszych czytelników. Chcemy, by coraz więcej osób sięgało po książkę, zwłaszcza tradycyjną, powiedziała Polskiemu Radiu Rzeszów Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W Rzeszowie sytuacja jest w miarę stabilna. Czytelnictwo utrzymuje się na jednakowym poziomie od kilku lat. 40 tysięcy osób zapisało się do naszych wypożyczalni. Natomiast zależy nam bardzo na tym, żeby tych czytelników przybywało. Akcja zgromadziła kilkadziesiąt osób. Książkami wymieniały się także dzieci. Z dużymi literami. Bardzo lubię Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, Kaczka Dziwaczka, Alfabet, Mucha w Rosole. Ja bardzo lubię czytać Akademię Pana Kleksa. Uczestnicy akcji otrzymali nie tylko książki, lecz także zakładki do nich oraz koszulki z nadrukiem Książkobranie. Prognoza pogody. O poranku od minus 3 stopni w Krakowie do plus 3 w Szczecinie, deszczowo na wybrzeżu. W ciągu dnia opady w pasie od ziemi lubuskiej po Wielkopolskę, Pomorze, Mazury i Suwalszczyznę. Temperatura maksymalna od 3 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Jest 7 minut po godzinie 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Wiesław Molak, dzień dobry Państwu. Taka pora, że pora powoli zaczynać nowy dzień. Zapraszam do 9, a mamy piątek, 4 listopada, 309 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.38, a zajdzie już o 16. Dzień będzie trwał już tylko 9 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Emeryk, Helena, Henryk, Karol, Olgierd i Witalis. No i jeszcze życzenia dla dzisiejszych jubilatów. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Rządowy projekt Za życiem w Sejmie. Najpierw zajęła się nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, a wieczorem posłowie w czasie obrad w sali plenarnej. Propozycja gabinetu Beaty Szydło to oferta dla rodziców spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością lub ciężko chorego. Gwarantuje im kompleksową opiekę lekarską, prenatalną i psychologiczną. Na podstawie ustawy otrzymają także jednorazowy zasiłek w wysokości 4000 zł. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreślała, jak niezwykle trudnego zadania podjął się rząd. Ustawa Za życiem wymaga koordynacji wielu działań. Jednym z jej głównych założeń jest wypłata 4000 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin, w których urodzi się dziecko z niepełnosprawnością lub ciężko chore. Proszę tych dobrych intencji, tego rozwiązania, które jest zaproponowane, nie niszczyć poprzez dorabianie do tego drugiego jakiegoś dna. W tym momencie rodzinie potrzebna jest kompleksowa pomoc, ale ta rodzina potrzebuje też pieniądze, żeby zapłacić za taksówkę, żeby zapłacić za leki. To jest moment, w którym rodzina nie może być bez środków finansowych. Krytycznie do projektu ustawy podeszła część opozycji. Posłanka Henryka Krzywonos z Platformy Obywatelskiej przekonywała m.in., że wszystkie dzieci niepełnosprawne powinny być traktowane tak samo. Wyobraźcie sobie matki, które już podzielimy tymi 4000. Jedne dostaną.